Cześć, witam. To jest film rocznicowy, ponieważ właśnie w marcu tego roku upływa 8 lat od momentu, kiedy założyłam kanał. A było to też w marcu, pamiętam, na właśnie Dzień Kobiet. No i jest to dobry pretekst, żeby sobie znowu jakieś zdobyczki czytelnicze zakupić. Ale zanim do tych zdobyczek, to będzie podsumowanie, no jakieś takie podsumowanie rocznicowe. Otóż 8 lat, 1200 filmów, 7,5 tysiąca subskrybentów, wielu oglądających, komentujących, za to wszystko chciałabym bardzo, bardzo podziękować. Ja też oglądam i chciałabym polecić dwa nowe kanały, które odkryłam. To jest kanał Pani z Książką oraz Magdukę. Magdukę, taki skrót. Pani z Książką ciekawie opowiada o tym, co przeczytała ostatnio, natomiast kanał Magdukę charakteryzuje się tym, że tematem wiodącym jest literatura starożytna. Bardzo, 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 bardzo ciekawy kanał, także polecam. Co jeszcze? No, o zamierzeniach na rok 2023 nie chcę mówić, bo na pewno się nie spełnią, ale mam jedno takie. Otóż Iga Świątek rzuciła wyzwanie czytelnicze, bo jak wiemy, ona czyta książki, że w roku 2023 przeczyta 20 książek. Ja sobie to wyzwanie podkręciłam i zamierzam w roku 2023 przeczytać 20 polskich książek wydanych w tymże roku, czyli w roku bieżącym. No, zobaczymy, jak mi pójdzie realizacja tego wyzwania. Proponuję Wam przyłączyć się do niego również, bo no, Iga Świątek jest tą ambasadorką czytelnictwa w Polsce i na świecie, a wiemy, jak w Polsce z tym czytelnictwem jest. Także wszystkim dziękuję za wszystko, za przesyłki, paczki, komentarze, informacje, no, inspiracje. Po prostu za wszystko dziękuję i zachęcam do czytania książek, póki jeszcze piszą je pisarze, bo ostatnio przeczytałam kilka artykułów i chyba ten Igor z Graf Zero o tym mówił, że wynaleziono jakiś komputer, inteligencję nie pracującą, tylko inteligencję cyfrową, czy tam no jakąś. I ta inteligencja cyfrowa na zamówienie potrafi pisać książki, malować obrazy, zdawać maturę, egzamin ósmoklasisty. Przeczytałam na przykład jej wypracowanie pod tytułem Mieszko pierwszy na Księżycu. Pod względem językowym no to było idealne, natomiast no pod względem merytorycznym było różnie. I jak mu wynika z tych artykułów, wydawcy się cieszą, ponieważ książki będą tańsze, nie będą bowiem musieli płacić za autorowi, za napisanie, no bo to zrobi komputer. Podejrzewam, że znawcy będą kiedyś odróżniali, będą ekspertami odróżniającymi książkę napisaną przez człowieka od tej napisanej przez komputer. No ale mam nadzieję, że tych czasów już nie dożyję i tylko książki napisane przez człowieka będę czytała. I one są różne. Nie wiem, czy w tych zdobyczach czytelniczych nie pokażę Wam niektórych ponownie, no bo przy moim tym, wiecie czym, na A to mogłoby się zdarzyć. W każdym razie zacznę od książki historyka literatury Ryszarda Koziołka, profesora Uniwersytetu w Katowicach i rektora tegoż uniwersytetu. Książka nosi tytuł Czytać, dużo czytać. To są jego teksty i eseje zamieszczane w różnych czasopismach. Między innymi jest tu esej o empuzjonie pod tytułem Konfuzjon. Także z przyjemnością tę książkę przeczytam. A zachęca mnie jeszcze dodatkowo zamieszczona już na pierwszej stronie anegdota, która brzmi tak. Jest taki żart. Na Krupówkach do góralki sprzedającej sery podchodzi turysta. Czy te oscypki są z owczego mleka? Przecaje luty. Łowce w lutym mleka nie dają. A niby skąd ja mam to wiedzieć? Trza cytać, panocku, dużo cytać.
A więc taka anegdota na początku zachęca mnie do lektury. Tę książkę chyba już Wam pokazywałam. Platerówki, Boże broń, Kobiety, wojna i po wojnie, Olga Wichnik. Widzicie, że coś już tam przeczytałam. I dzięki tej książce poznałam rodziny pań. Z Międzyrzecza znałam dwie, które były platerówkami. Omawiając tę książkę, tę historię Wam opowiem. Jako, że lubię historię jako taką, to kupiłam książkę Stefana Ciska, Geohistoria, Rzecz o granicach Polski. Ewolucję tych granic autor przedstawia i zadziwiające jest dla mnie to, jak niewielkie są ziemie rdzennie polskie, to znaczy takie niezdobyte w wyniku jakichś tam, wiecie czego, przez Polaków. I omówię ją Wam z pozycją z czarnego zapomniana granica, czy nieistniejąca granica. A ta jest, zaczęłam czytać, bardzo interesująca. No i książka, która co? No, okładka ukazuje się częstokroć. Taka, pod tytułem napisała ją Sosuke Natsukawa o kocie, który ratował książki. Międzynarodowy bestseller pod spodem. Dla wszystkich, którzy kochają książki i nie chcą, żeby zniknęły. Magiczna przyjaźń, filozoficzne pytania, potęga wyobraźni i hikikomori, który kocha czytać. Hikikomori to może to jest ten kot. Antykwariat Natsuki to miejsce niezwykłe. Miłośnicy czytania znajdą tu książki z duszą i spokój do lektury. Brzmi bardzo apetycznie. Kto czytał, no to niech da znać, a jeszcze nie zaczęłam lektury. I teraz tytuł, który też jest popularny na BookTubie, a o którym tak pięknie mówiła Dorota z kanału Zabukowana, czyli Bielmo. Bielmo Louisa Bayarda. Niezwykły przypadek Edgara Allana Poe. Jestem tu? Nie, to taki przypadkowy ten. Zaskakująca opowieść o morderstwie i zemście w West Point z udziałem emerytowanego detektywa i młodego kadeta nazwiskiem Edgar Allan Poe. Na podstawie powieści powstał film. Nie widziałam filmu, ale o tym filmie pozytywnie się wypowiadają znawcy, czyli na przykład Tomasz Raczek, Ponarzekajmy o filmach i inni. Atmosferka i klimacik podobno są. O! Teraz co? Książka, o której mówił też Igor z kanału Graf Zero, ale ja ją kupiłam, bo lubię Macieja Hena. Jego książka Solfatara, o której mówiłam Wam jakiś czas temu, bardzo mi się podobała i to jest druga. Maciej Hen, Segretario. Segretario. Jest to tak. Awanturnicze losy Filipa Kalimacha i jego tajemniczego niemieckiego sekretarza na tle kipiącego życiem Krakowa, przełomu średniowiecza i renesansu. Powieść o przekraczaniu granic i płynności tradycyjnych podziałów. Rok 1496. Dziewczyna ma na imię Greta i urodziła się w Heidelbergu. Chce studiować bardzo, no ale wiemy, że kobiety wtedy, więc przebiera się za mężczyznę i przybywa do Krakowa, gdzie zostaje sekretarzem Kalimacha. Wszyscy znamy Kalimacha z renesansu. Był on wychowawcą dzieci polskich królów. No nie mogę się doczekać, żeby Wam opowiedzieć, jakie wrażenie na mnie ta książka zrobiła. Bardzo lubię połączenie plastyki, literatury, no i w ogóle o plastyce książki czytać. I teraz tę kupiłam, bo napisała ją Sylwia Ziętek, ta od Polek na Montparnasse.
Jeżeli słyszycie telefon, to być może znowu kurier. Polki na Montparnasse, która bardzo mi się podobała, nawet znalazła się w podsumowaniu najlepszych książek któregoś tam roku. A teraz Sylwia Ziętek, Lunia i Modigliani. Taka okładka. Lunia Czechowska z ubogiej i nieśmiałej emigrantki w Paryżu przeistacza się w modelkę, muzę i powiernicę Amadea Modiglianiego. To jednak nie wystarcza ambitnej Polce. Wikłając się w skomplikowaną relację z ekscentrycznym, rokującym malarzem, jest gotowa podporządkować swoje życie jednemu celowi, by świat dostrzegł w nim genialnego artystę. Lunia Czechowska staje się muzą Modiglianiego. Trochę mnie niepokoi, że jest to powieść, a więc taki fabularyzowana forma. Nie wiem, jak to wypadło z Sylwii Ziętek, jak to zrobiła, czy mi się spodoba, ale mam nadzieję, że tak. Poza tym bardzo lubię obrazy Modiglianiego, ten styl malowania. A propos, wy na pewno wiecie, czy w jakimś muzeum w Polsce można obejrzeć jego obrazy, a więc Lunia i Modigliani. No i teraz książka autorki angielskiej, która nazywa się Evie Compton Barnett. Jakiś czas temu, nawet długi czas temu, opowiadałam wam o książce Dom i jego głowa. Była to historia rodziny, na czele której stała głowa, czyli Duncan, tyran i dyktator. Wszyscy w rodzinie musieli mu się podporządkować, a cechą charakterystyczną tamtej powieści było to, iż właściwie składała się z samych dialogów. Nie było opisów, tylko ciurkiem rozmowy, ale rozmowy kipiące ironią, dowcipem. Pamiętam, że tamten film zatytułowałam Szerszenie w salonie. No bo właśnie tak oni się do siebie odzywali i taka to była mała rodzinna społeczność. A teraz odkryłam książkę Evie Compton Barnett, Służący i służąca. Co ja sobie myślę? No jak to tam był serial Pod schodami, czy Downton Abbey? Te służące i służące w wiktoriańskich domach zajmowali czasem pozycję bardzo, bardzo dominującą i to oni stawali się dyktatorami. Służący i służąca uznawana jest za jej najlepszą powieść. To przenikliwe studium relacji rodzinnych ukazuje klaustrofobiczny świat wiktoriańskiego domostwa z jej pozorną, konserwatywną harmonią, maskującą nieustanne wojny podjazdowe i gry o władzę. W centrum powieściowej intrygi stoi Horacy Lamb, dusi grosz i satrapa, którego nagła przemiana wywołuje ciąg nieoczekiwanych perypetii. Lamb, czy to nie znaczy owieczka albo baranek? Już tutaj ironię, okładka mnie zachwyciła, a zwłaszcza to, bo to jest płótno, a tutaj jest mereszka. Kto z was wie, co to jest mereszka i kto z was potrafi ją wykonać? Proszę, mereszka połączona z bordiurą wykonaną samodzielnie. Ja potrafię wykonać mereszkę. Ozdabiam nią obrusy, chusteczki, a więc Evie Compton Barnett, służący i służąca. No i żeby nie tylko czytać o angielskich służących, to dokupiłam sobie do karetę. Emanuela Tatarkiewicz, Służące i służący. Literackie obrazy w polskiej prozie XIX i XX wieku tychże służących. Jakie były stanowiska służebne? Jakie warunki i zatrudnienie miała służba? Jak ubierali się, mieszkali, leczyli się ówcześni służący? Co jedli? Jakie były relacje między panem a sługą? Jak funkcjonowały dawne domostwa i majątki ziemskie? Opowiada o tym między innymi proza polska. PWN, Literackie obrazy,
i już. Dobry służący. Marzeniem ludzi XIX wieku było zatrudnienie służącego, który znał się na swoim fachu. Kim był i jaki był dobry sługa? Odpowiedni sługa niekrępujący był, nie okazywał niezadowolenia, jest posłuszny i tak dalej, i tak dalej. A więc spodziewam się bardzo, bardzo ciekawej lektury. I różnica między służącymi angielskimi XIX wieku, a służbą w polskich dworach XIX wieku. To są moje zdobycze czytelnicze z okazji 8. rocznicy istnienia kanału. Wy mnie inspirujecie do poruszania nowych tematów, nagrywania innych filmów. Staram się, żeby były dla Was ciekawe. Co mogę jeszcze powiedzieć? No i zachęcam i zapraszam do oglądania, do komentowania. No i w ogóle wiecie do czego, bo znacie mnie już od 8 lat. Dziękuję, do zobaczenia.